Cześć, nazywam się Damian Glinka i zapraszam Was na mój podcast, który nie ma nazwy, ale ma swojego pierwszego gościa. Jest nim jaka Zadi. Byłaś kiedyś jest... w podcaście bez nazwy? Nie, absolutnie. I no chyba nie byłam w pilocie. Raz. Chociaż może. Tak, byłam, byłam. Teraz pamiętam, że brałam udział już w jakimś pilocie, ale miał nazwę. Także jesteś oryginalny. <noise> Obyś była taką moją e, szczęśliwą osobą, która przyniesie mi szczęście na Nowy Rok. Mam nadzieję. A tego masz coś życzę. Sobie takiego magicznego? Ja mówię o sobie, że jestem wróżką. Mhm. Ale taką y, dobrą wróżką, czy tam taką czarownicą dobrą, bo y, od dziecka mam y, coś takiego, że wyczuwam wibracje, wiesz, wyczuwam, kto jest dobrym albo złym człowiekiem, y, mam przeczucia i zazwyczaj te przeczucia się sprawdzają, ale nie będę cię jeszcze spółkować, bo to brzmi troszeczkę dziwnie, ale tak jest, więc mam dobre przeczucia co do twojego podcastu, masz tyle różu tutaj i pozytywnej energii, także trzymam za ciebie kciuki. Na samym początku chciałabym ustalić i... Dowiedzieć się, ile lat w tym showbiznesie jesteś, bo są dwa źródła: tak. 30 lat i 20 lat. Co jest prawdziwe? Jedno i drugie jest prawdziwe, bo swoje pierwsze kroki na scenie stawiałam w wieku 3-4 lat, więc to by było, skoro już mi wypominasz że wiek 30 <noise> lat temu. E, ale taki swój debiut medialny, telewizyjny, stricte miałam w serialu w wieku 14 lat, więc 20 lat temu. Więc jakby w show biznesie stricte jestem 20 lat, na scenie 30, a w TFL nie 18. Idealnie. 20 lat to pewnie mnóstwo wywiadów, ile z nich przerwałaś? Jeden. Więc nie tak dużo. Jak to wyglądało? Co się stało i co ci tak bardzo zdenerwowało, że postanowiłaś, że koniec? Do widzenia, cześć. No bo pan był po prostu, wydaje mi się, niegrzeczny z mojej perspektywy i bardzo drążył tematy prywatne, które zaznaczyłam i zawsze zaznaczałam w swojej karierze, pewnych granic nie przekraczam, a on te granice próbował y, przekroczyć, zmusić mnie do tego. Do tego był właśnie taki bardzo agresywny i vibe w ogóle nie był. Nie, nie, to w ogóle nie tak. A to które granice rozmawiać. chciał przekroczyć? Um, smaku. <głos> <głos> Bardzo zagadkowe, ale pytał cię o co. No nie będę z tobą o tym rozmawiać, bo wtedy. Nie, no ja nie wiem, ale sensu. przerwałam chciałby, ten wywiad. Ten ja też mam przerwać. <noise> nie, 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 nie. nie. Chciałbym porozmawiać. Co no to się prywatna, tak? Prywatna. Tak, i nie związana ani z moim zawodem, ani z moją pracą, ani ze mną tak naprawdę do końca. Takie to było po prostu. Szukał jakiejś sensacji na siłę. I nie było tego w emisji, bo ja tego nie, nie, nie wyłapałem. Nie pamiętam. Nie wydaje mi się, że było, tego. bo nie wiem, czy to nie było na żywo. <grym> było na żywo Idealnie, czyli masz takie jaja, <grym> żeby przerwać wywiad na żywo. Powiedziałam, że dziękuję ślicznie i pozdrowiłam widzów i poszłam. Hmm. Nie, wydaje mi się, że po prostu... Wiesz, ja też jestem przyzwyczajona do tego, że em, tak mi rodzice też wychowywali, że nie ma głupich pytań, są głupie odpowiedzi, więc tak naprawdę na koniec dnia to ja decyduję, co ja odpowiem. Oczywiście są tacy, jak ty, co mi ją zaskoczyć. I na przykład jesteś między wódką a zakąską na jakimś evencie, podchodzi Damian i zadaje pytanie z nikąd absolutnie. I ponieważ jest taki, zobaczcie, uroczy, uśmiechnięty, ma ładne oczy i jest pozytywny, no to odpowiadasz mu, a potem się może wydarzyć różnie. Martwisz w domu. <laughs> Dokładnie, się bo potem się martwisz w domu, co ja w ogóle tutaj wyśpiewałam ci jak kanarek. Więc, więc jest coś takiego, no ale no, to jest też twoja praca. Ty jesteś dużo bardziej odważny niż inni dziennikarze. Ma to swoje plusy dla ciebie, a minusy może dla osób przesłuchiwanych? Dla mnie też, ma to, minusy. Tak, też ma to minusy. Takie, że niektórzy ze mną nie rozmawiają, no tak. albo niektórzy proszą o autoryzację, ale w momencie, kiedy proszą o tę autoryzację, no to ja już nie chcę rozmawiać, bo... Bo już nie jest to samo. No nie, tak jakby wiesz, autoryzowany materiał nie ma takiej świeżości, nie ma takiego luzu i jest takim bardziej materiałem PR-owym niż takim do portalu plotkarskiego, ale chodźmy dalej. 20 Lat w show biznesie to idealny moment, żeby wyrobić sobie zdanie o tej branży. Jakie jest Twoje zdanie na temat show biznesu i pracy w rozrywce? Że jest to coś zupełnie innego niż myślałam. Ja byłam bardzo wiesz, młodziutka, jak wchodziłam w showbiz i naiwna. Wydawało mi się, że wszystko co widzimy, to po pierwsze jest prawdziwe, po drugie wszystko rządzi się sprawiedliwymi prawami. To znaczy, że jak nie wiem, jakaś osoba jest doceniana za swoje osiągnięcia, to dlatego, że te osiągnięcia autentycznie były. Albo na przykład były tak spektakularne, że zwróciły uwagę jury. Z czasem zobaczyłam, że wiele rzeczy jest tutaj, dzieje się na podstawie wiesz, jakichś znajomości, Wspólnych obiadków, rozumiesz? Ja też zawsze byłam obok tego showbizu, co myślę, że wpłynęło poniekąd na różne rzeczy, bo mieszkałam w większość czasu swojej takiej naj. naj nie wiem jak to nazwać najbardziej. Piku, piku, piku mojej piku. kariery, tak. Yy, mieszkałam za granicą, więc nie byłam w tym tak naprawdę. Ja tylko przychodziłam na plan, robiłam swoje zadanie i już mnie nie było, więc nie mogłam tym ani przesiągnąć ani też y, w tym koegzystować. Więc wiele rzeczy uczę się dopiero teraz, kiedy jestem tutaj w Polsce i y, obserwuję różne rzeczy na bieżąco, różne rzeczy zaczynam rozumieć też, nabierać dystansu. Nie do wszystkiego podchodzę już tak personalnie jak kiedyś, więc, więc, więc to na pewno, że jest dużo. Yy, Nieścisłości, co jest prawdą, co nie, <grywa> że jest dużo bardziej to brutalny świat niż się spodziewałam. E, myślałam, że będę mogła sobie, wiesz, jak taka em, w szeregu ta księżniczka, em, pomykać polaną i śpiewać, rozumiesz? I będzie wszystko tak pięknie. Okazało się, że te ptaszki wybuchają od tego głosu. <grywa> <grywa> Powiedziałaś, że dzięki rzeczy. obiadkom można sobie y, dostać posadę. O, Miałaś posadę? Takie propozycje? Możliwe, że też. Miałaś takie propozycje, żeby iść z kimś na obiad i otrzymać jakiś fajny format? Nie. Natomiast nie wiem, czy to jest z posadami bardziej, tylko chodzi o utrzymywanie i budowanie relacji. Ja tego nigdy nie robiłam. A widzę, że to jest może przydatne. No i co ty tam. straciłaś przez to, że nie utrzymywałaś tych relacji? Ja nie myślę, że ja coś straciłam. Ja myślę, że tak miało być i wszystko idzie u mnie zgodnie z planem wyższej energii. Więc nie zastanawiam się nad tym, co straciłam. Natomiast no, widzę na przykład, jak są te eventy. Ja się zawsze czuję jak taki odklejony, wiesz. Tak jak w klasie zawsze są to osoby popularne i nerdy, albo właśnie takie odrzutki, bo ja się zawsze czuję takim odrzutkiem, bo większości ludzi nie znam prywatnie. Znam tylko tak, wiesz, z pracy czy z widzenia. Więc no. No nie wiem, podejdziesz, postoisz, no widać, że gadka się nie klei, idziesz do drugi, drugiej grupki, i stoisz, gadka się nie klei. I wrazem zawsze taka z podkulonym ogonem z tych eventów, że Boże, czemu ja muszę na to chodzić, ale no to wynika właśnie z tego, że nie jestem I Czyli taka... masz gorsze taka... chwile po eventach? Zawsze, no. Ale to co, ty nie potrafisz się w tu Kompletnie. wtopić w towarzystwo, czy towarzystwo nie chce ciebie, czy z czego to może wynikać? Zastanawiałaś się nad A, tym? Bo ja, ja się widziałem ci kilka razy na eventach, no i sprawiałaś dobre wyrażenie, nawet jak z kimś rozmawiałaś, to tak jakby z boku a? ta rozmowa wyglądała na interesującym, że interesującą, że chciałam Interesującą aż? <grym> to musisz kiedyś to podejść, jak posłuchać. Jak to wygląda z twojej perspektywy? <grym> nie, no wiesz co, najczęściej na tych eventach, jeżeli to są stricte eventy, a nie na przykład takie jak, no nie wiem, dzisiaj jadę na galę, to jest coś innego. No Na gali jesteś od początku do końca, prawda? Ale jeżeli to jest taki event, że zadaniem było przyjść i wyjść z jakiegokolwiek powodu, czy coś promujemy, czy mam założone jakieś ubrania, Danego projektanta, to jest jego pokaz, tak? No to najczęściej jestem na ściance i 10 minut później mnie już nie ma. I to wynika też właśnie z tego, że jest to dla mnie niezwykle stresujące. Dużo lepiej czuję się w swoich papciach i pijamie w domu, yy, oglądając seriale. Yy, I też nie chcę siebie już narażać po tylu latach w branży na stres, którego potem są konsekwencje zdrowotne, więc. Unikam, ale jeśli już jestem, no to staram się jakoś coś zagadać, coś ten, ale no nie idzie to. A mało tego, jak jeszcze podchodzę i zagaduję, to ja zawsze powiem coś tak kompletnie z dupy, um, kompletnie, co się nie kleje. I wybierasz nikim? sobie ofiary, do których podejdziesz i zagadujesz? No, ofiary, ale, ale wiesz, no raczej podchodzę do osób, które znam, tak? Te osoby są, to nie jest też tak, że te osoby mnie nie lubią i są mi nierzeczliwe, tylko ja jestem tak strasznie tym zestresowana i speszona, że robię jakieś dziwne rzeczy, albo mówię dziwne rzeczy, albo chcę na siłę być fajna, więc... Ja to muszę chodzę, to zaobserwować mówię coś, to mówię na razem, jak cię zobaczy na Naprawdę, evencie. mówię strasznie dziwne rzeczy. <noise> Które w moim głowie są śmieszne na dany moment. Nie są. <noise> są no dobra, w dalszym ciągu chciałbym się zatrzymać na tych koleżankach z branży. Dobrze, mam Bo Biznes to jest dość takie brutalne miejsce, gdzie jedna drugiej tak. oczy by wydrapała. Hmm. Był taki moment, że ktoś zrobił ci taki numer jakiś, który nie był najprzyjemniejszy. Mam jakieś tam doświadczenia. Mam doświadczenia takie, że osoby, którym ja na przykład pomogłam, były niewdzięczne lub nielojalne później. I to chyba było takie najbardziej bolesne, bo takie, że jest zawiść czy zazdrość. Niestety tak jest. Walczę z tym jak mogę, bo uważam, że my jako kobiety powinniśmy trzymać się razem. Zobacz, że jak faceci dostają niem awans, to bardzo często biorą ze sobą swoich kolegów tak? na, idą na, na piwo. albo idą na piwo, gratulują sobie, są sobie życzliwi i, i chcą wygrać razem i być Siłą samą w sobie. A kobiety, o już nie będę je brała ze sobą tam na górę, bo może ma te same kompetencje albo wygląda podobnie do mnie, więc nie, 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 to konkurencja. Wiesz, i ja nie, nie, nie lubię tego. Uważam, że to jest niepotrzebne, bo dla nas wszystkich jest miejsce. Każda z nas jest inna, każdy z nas jest inny i coś innego wnosi. Więc ja staram się zawsze te kobiety budować, i jak mogę, czy ja czegoś nie mogę zrobić, to od razu polecam kogoś, kto jest właśnie najbliżej mojego, że tak powiem, nie wiem, mojej aparycji, moich kompetencji, mimo że to jest de facto moja bezpośrednia. Konkurencja, ale mi to nie przeszkadza. Ja chcę budować moje koleżanki. Więc to na pewno było bolesne, kiedy zobaczyłam, że jakby to nie idzie w drugą stronę w niektórych przypadkach. No dobra, czyli to było tak, że, dajmy na to hipotetycznie, ty kogoś poleciłaś tak. i oczekiwałaś wdzięczności. Jakiej? Znaczy, inaczej, by ja było nie dla ci oczekiwać wdzięczności, bo to by było. No, jak ej, ona powinna się Twoim zdaniem. Ale ona zachować? przyszła na plan i zaczęła o mnie źle mówić do mojej ekipy. A dostała program cykliczny, czy tak? To nie był program. I nie będziemy co, mówić, coś, co to tam, było. Coś tam dostała i nagadywała na ciebie, gdzie ty ją poleciłaś. Tak, wyobraż sobie. I na jej nieszczęście ja mam bardzo dobry przelot z ludźmi, z którymi ja pracuję. I moja ekipa zaczęła, że tak powiem, no do niej nierzeczliwie się zwracać w odpowiedzi na to, co ona tam gadała. Mało tego, donieśli mi to jeszcze. No i co, no po paru dniach już. Już nie chcieli z nią pracować, bo po prostu no, no nie szanuje się osób, które są aż tak ewidentnie, wiesz, nieżyczliwe i fałszywe. A ona do takiego twarz... starcia? Rozmawiałeś z nią na ten temat? Nie, bo to było niestety w czasie, kiedy ja byłam w ogóle nieasertywna i nie miałabym odwagi ani nie chciałam sprawiać żadnych problemów. A dzisiaj. Łopanie, hmm. klatka. Kurde, pogadałybyśmy na pewno. A nie możesz po latach odgrzebać tego? Wrócić? Nie, ale obserwuję, jak się zachowuje. Czyli dalej jeszcze udaje jej się funkcjonować. Tak, tak, nie, ona świetnie się ma, tylko chodzi mi o to, że jakby w naszej relacji obserwuję, jak ona się zachowuje I na razie, wszystko jest w porządku, nie wracamy do starych rzeczy. Ja jej jakby nie trzymam też urazy, nie jestem taką osobą, ale dało mi to nauczkę, to też jest taka informacja dla ciebie, no nie? Na kim możesz polegać, kto jest wart twojego czasu, zaufania, kto nie. A zmieniło to jakoś twoje podejście do ludzi, bo czasem jest tak, że jak coś nas zaboli, to później ustalamy sobie, dobra, to już nie polecam. Mhm. Zmieniło cię to jakoś? No bo no, chyba musiało cię to jakoś zawiodło. Znaczy i tych i osób, które mnie zawiodły, nie polecam. No ja wiem, ale że tak ogólnie, horyzontalnie. Czy A to nie, jakoś horyzontalnie mnie nie zmieniło. Oprócz tego, że ja teraz, bo wykonałam taką pracę przez ostatnie parę lat, jestem bardziej asertywna i tak jak mówię, dzisiaj bym skonfrontowała tę sytuację, e, powiedziałabym jak mnie to zraniło, żeby ta osoba miała świadomość, bo mam wrażenie też, że wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, że rani innych ludzi. Po prostu zachowują się. E, no nie są być egoistycznie, ale tak wiesz, na siebie są nastawieni. I nie zastanawiają się, czy rykoszetem ktoś nie oberwie. Więc warto im zwrócić uwagę. Jak wyglądała nauka małymi krokami asertywności? O, długo. Cały czas nad tym pracuję. No, ale jak się uczyłaś, bo dajmy jakąś poradę w tym podcaście, no. jak się tego nauczyć, bo o konsekwencjach pewnie wszyscy wiedzą, jakie są konsekwencje, konsekwencje braku asertywności, ale jak się tego nauczyć, no to możesz nam trochę zdradzić. No, ja pracowałam nad tym oczywiście, zaczęłam od tego, z czego to wynika. Że ja się zgadzam na złe traktowanie mojej osoby albo nieszanowanie mojej osoby. O co tu chodzi? Więc zaczęłam grzebać w przeszłości i, i to jest taka praca no, terapeutyczna poniekąd, prawda? Że jedni idą na terapię i nie to przerabiają ze sobą, ale trzeba popracować nad kompleksami, nad brakiem poczucia własnej wartości, nad niepewnością, tak? No, bo te cechy sprawiają, że zgadzasz się na różne rzeczy, na które godzić się nie powinieneś lub nie powinnaś. Więc to jest pierwszy etap. Drugi etap to małe ćwiczenia. No czyli dobra, dawaj te nie ćwiczenia. z grubej rury, czyli okej, okay, nie masz odwagi jeszcze skonfrontować jakiejś tam osoby i tak dalej, ale jesteś na przykład w restauracji. No i mi pomogło wytłumaczenie, że jeżeli przyjdzie do ciebie zepsute lub złe jedzenie, to ja nigdy nie chciałam, wiesz, jeszcze mówię, pyszne, pyszne, jeszcze na piwek razy cztery, wiesz, żeby wszyscy byli zadowoleni. A mi wytłumaczono, że czy ten kucharz nie chciałby wiedzieć, że, że coś robi źle. No, bo jak wszyscy będą go chwalić, to tak jak jest wokalista, i przyszedłby do programu jakiegoś, tak? Nie wiem, X Factor, mam talent, cokolwiek, tak? I jurorzy się nim zachwycali, a on nie trafia w żaden dźwięk. Czy my mu tak, w ten sposób pomagamy, czy nie? No, nie pomagamy mu, bo on potem idzie w świat, idzie gdzieś indziej, zagra koncert, ludzie go wygwiżdżą, rzucą pomidorem i będzie straumatyzowany. A tak przynajmniej od jurorów już ma info: hej, coś tutaj jest nie tak, popracuj nad tym albo daj sobie spokój. Więc, ym, więc tak sobie to tłumaczę i teraz na przykład staram się, nie mówię, że zawsze mi to wychodzi w restauracji, jeżeli coś mi nie smakuje albo coś nie tak, to żeby. Yy... No, jakby wiesz, zwrócić uwagę, oczywiście wszystko grzecznie i tak dalej, ale, ale to. Więc takie małe kroki. Tak samo w pracy staram się. Jeżeli widzę, że ktoś już depcze po mojej głowie i urządza sobie imprezę na czubku mojej głowy, rozumiesz z kulą disco, no to nie może tak być, tak? Więc muszę powiedzieć, że no, przepraszam, ale tak nie będziemy pracować. Miałam być tutaj od tej do tej, już jestem godzinę dłużej, a muszę jechać gdzieś dalej. Więc, więc no, staram się w ten sposób nad sobą pracować. A największy. Chwyt asertywny, który zrobiłaś? Ostatnio? No. Taki, z którego byłaś tak dumna, że byś otworzyła szampana. Poczekaj, miałam coś takiego ostatnio, tylko teraz zapomniałam. Co to było? Wróćmy do tego. Nie chcę wymyślać ci na siłę czegoś, a wiem, że było coś ostatnio, co bardzo byłam dumna, że aż tak się zachowałam. Czyli zostawiamy sobie to na, na deser, koniec tak. na pomoc. Na, na no dobra, no to <grym> idziemy dalej. Chciałbym trochę porozmawiać o tobie i twojej rodzinie, bo ty mhm. podobno scaliłaś swoją rodzinę. Mhm. Jak udało ci się to zrobić? I dlaczego ta rodzina była niescalona? Dlaczego to Patrycja Kazady musiała zrobić? Myślę, że nie musiałam, ale gdzieś tam. Świadomie lub nie, narzuciłam sobie na głowę taki ciężar. Nie wiem, jestem osobą bardzo wrażliwą i uważam, że rodzina jest jedynym, co mamy dane. Oczywiście, jeśli to jest toksyczna relacja, to warto tę rodzinę sobie stworzyć na nowo z kimś innym. Jeżeli tutaj już dołożyło się wszelkich starań i to nie idzie w dobrym kierunku. Ale ja chciałam upewnić się, że dołożyłam wszelkich możliwych starań do tego, żeby moja rodzina była w całości szczęśliwa na tyle, ile się da. I poświęciłam. Wiele lat swojego życia na to, żeby tak się stało. A jak wyglądało to Twoje scalanie tej rodziny? Bo to było tak, że byliście w jednym domu, ale obok siebie? Czy po prostu każdy był myślami gdzie indziej? O co chodziło? U mnie w rodzinie nie rozmawiało się o uczuciach, yy, więc nikt nie komunikował się we właściwy sposób oraz nie komunikował swoich emocji. Co za tym idzie, każdy żył w swojej bańce, troszeczkę obok, z jakimiś może żalami, z jakimiś cierpieniami. Ta druga strona nie miała o tym pojęcia. To sprawia, że ludzie się od siebie oddalają. Nawet jak jesteś pod jednym dachem, często możesz czuć się bardzo samotny i osobno z drugą osobą. To jest nawet w związkach też bardzo popularne, to się dzieje. Więc na pewno nad tym pracowałam. Żebyśmy się pootw pootwierali, żebyśmy rozmawiali, żeby ja też komunikowała, bo ja przez większość swojego życia nie komunikowałam swoich emocji. Wydawało mi się, że jeżeli pokażę, że jestem smutna, słabsza, coś mnie boli i tak dalej, no to będę postrzegana jako. Nieudacznika, czy, czy, czy wiesz, osoby, która sobie nie radzi z czymś, ale chciałam być silna, chciałam być taką podstawą dla mojej rodziny i dla mojego otoczenia. I okazuje się, że tak nie muszę robić, bo to, że mam słabszy dzień, nie oznacza, że jestem słaba, a to, że odczuwam coś bardziej, nie znaczy, że jestem yy, mniej silna czy, czy cokolwiek. Więc yy, ja nawet uważam, że komunikowanie we właściwy sposób swoich emocji to jest oznaka ogromnej, ogromnej siły. Więc do tego motywowałam moich bliskich. To sprawiło, że zaczęli rozmawiać, jak zaczęli rozmawiać, to różne rzeczy zaczęły wychodzić. Te rzeczy, jak zaczęły wychodzić, to zaczęliśmy je przerabiać. I dzisiaj jesteśmy taką dużą, dużą kulą dobrej energii. Ale to było tak, chodźcie na kanapy porozmawiamy? Różnie było. Na przykład z moim tatą mieliśmy siedmiogodzinną rozmowę, wow. na którą go zaprosiłam i nic nie oczekiwałam w zamian, nie oczekiwałam, że on zrozumie co ja mam do powiedzenia. To też musiałam sobie ze sobą przerobić wcześniej. Bo bardzo często, jak rozmawiamy z kimś nam bliskim, to oczekujemy, że on zrozumie. No nie? Albo oczekujemy, że powie to, co my chcemy usłyszeć. A może tak nie być. Może ta osoba, mimo że usłyszała nasze emocje, ma dalej swoje zdanie, które jest inne od naszego. I no, no to musiałam być przygotowana, że tak może się stać. A stało się inaczej, bo stało się tak, że Tata wysłuchał. No może na początku nie był zgodny ze wszystkim i jakby nie wszystko do końca rezonowało z nim, ale z czasem. Ta komunikacja między nami i ta relacja między nami zaczęła przepięknie się rozwijać i rozwija się do dziś. W temacie rodzinnym mam też, u Ciebie w temacie rodzinnym, mam też taką sprzeczność, oh, bo lecimy. początkowo chcieli, żebyś była w tym showbiznesie, a później nie chcieli. Nie, nigdy nie chcieli. Nigdy nie chcieli. Nie, to, to nie było coś, chciał? co chcieli. E, no ja chciałam. Ja chciałam... no, ale oni musieli ci trochę ułatwić. Tak, tak, oczywiście. Jak, jak byłam dzieckiem, to chodziłam na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. I to bardziej było, szczerze, z mojej perspektywy, myślę, że rodzice chcieli po prostu, żebym była takim dzieckiem renesansu, żebym miała różne rzeczy, bo ich chcieli, żebym jeździła na koniach, i chcieli, żebym grała w tenisa, tata chciała, żebym, nie wiem, robiła prawie z na motor, ale to miało być wszystko jako takie zajęcia dodatkowe, które miały być wartością dodaną do tego, jak będę na przykład lekarzem albo prawnikiem. Więc to nie miało być moje główne ani źródło dochodu, ani główne moje zajęcie. I dopóki to było w formie hobby, to im to odpowiadało. A że tak się złożyło, że w wieku trzech lat czy tam dwóch zobaczyła mnie w sklepie z butami dyrektorka teatru i zaprosiła na casting. To prawdopodobnie nie byłabym w mediach, tak? No bo nie, nic na to się nie składało. Moi rodzice są spoza branży. Ja byłam spoza, tak. No jakby nie miałam żadnych po polata, tak. wiadomo, że byłaś No wiesz, ale nie mieliśmy żadnych takich ciągów, ani moi rodzice nie mieli takiej takiej mhm. zajawki, bo są tacy rodzice, którzy na przykład dziecko się rodzi i bo o, będziesz w reklamach pieluch na przykład, nie? No to trochę krzywda dla tego dziecka, ale skupiamy się teraz tak, więc na nie, tobie. nie nie to nie było tak. Więc... No dobra, no i jak oni dawali ci znać, że nie chcą, żebyś to robiła i żebyś była lekarzem albo prawnikiem. No, jak to jak no, bardzo intensywnie, bo przede wszystkim no u mnie ocena poniżej 5 to w ogóle nie była akceptowana w domu, tak? Więc więc był bardzo duży rygor, było bardzo konserwatywnie, bardzo surowo i dopóki, że tak powiem, nie opuszczałam się w nauce i moim głównym wiesz celem było dostanie się na SGH, gdzie się ostatecznie dostałam, no to wszystko było ok. Ale kiedy ta praca dodatkowa, czyli moje hobby, jak to tata nazywał, stało się moim źródłem dochodu oraz zajmowało mi coraz więcej czasu, no to zaczęły się schody. Schody w postaci? No takie, że już się nie dogadywaliśmy i nie udało się już być pod jednym dachem. Czyli musiałaś się wyprowadzić. Mhm. Jak się czułeś, jak się wyprowadzałaś, ze względu na wasze nieporozumienie? Było mi przykro. Um, ale też czułam, że zaczynam nowy etap takiej też wolności, że um, no nie będę musiała, wiesz. Tak mi się wtedy wydawało, że już nie będę musiała spełniać czyichś oczekiwań. Długa jeszcze była droga zanim doszłam do tego etapu, że nie spełniam czyichś oczekiwań, tylko swoje. Bardzo długa. Chyba masz bardzo dobrą relację z babcią Kazią. Oh, babcia Kazia? Kazia? Kazia. E, tak, tak. Bałem oh. się, że pomylę. Nie, no dobra. I jaką Kazia. E, babcia Kazia spełniła rolę w twoim życiu? Spełnia rolę w twoim życiu? Ona była taką osobą, która wierzyła i chciała, żebyś to robiła? Była w kontrze z rodzicami? Czy tak, jak babcia chciała to, czego ja chciałam. Mm -hmm. Więc jeżeli ja bym powiedziała, że będę astronautą, to babcia by mnie dopingowała. E, z drugiej strony babcia też była bardzo surowa, mm -hmm. bo moja babcia jest bardzo silną kobietą. Przeszła wszystko. Przeszła Przeszła wojnę, przeszła raka, przeszła mnóstwo przeciwności, losu jest moją największą inspiracją i największą przyjaciółką. Babcia mnie wychowywała jak byłam ma maleńka, bo moi rodzice musieli pracować oboje, no bo nie było pieniędzy, więc mieszkałam u niej w Łukowie, więc moje pierwsze trzy lata życia wychowywałam się tam. Więc dużo jej zawdzięczam i na wszystkie moje zajęcia właśnie do teatru, jak grałam i tak dalej, babcia mnie woziła autobusem. Pamiętam takie momenty, jak mnie na barana nosiła, bo już nie miałam siły chodzić. Więc no, moja babcia to jest moje oczko w głowie. A jak rodzice chcieli zabrać Ci twoją pasję, to jak się babcia zachowywała? Broniła mnie, oczywiście. Dajcie Azurami, tak? Oczywiście, Dajcie jej tak. Mhm. A babcia ci wspierała finansowo, jak się przeprowadziłaś na swoje? Nie, nie, ale wiesz, no ja wtedy no już dużo pracowałam, więc nie, nie potrzebowałam tego wsparcia finansowego, bardziej emocjonalnego. Ale to mi dali przyjaciele akurat wtedy. A chłopak? Nie miałam wtedy jeszcze chłopaka. Chłopaka pierwszego miałam 5 lat później. Czyli ile wtedy miałaś? Jak miałam pierwszego chłopaka? Mhm. 21. Czyli wyprowadziłaś jak miałaś 16? 17. No, 17. <laughs> zawsze był słaby z Nie, 17, to ja źle powiedziałam, bo 4, no? 21. Poznałam mojego chłopaka, zaczęliśmy być razem, miałam 22. Ale ty chyba zawsze wybierałaś sobie jakichś takich złych chłopaków i toksycznych Kocha, wywiadów. Jeden wywiad chyba jakiś taki udzieliłaś, gdzie zawsze wybierasz sobie toksycznych chłopaków. Która toksyna <laughs> jest dla ciebie najlepsza? <laughs> do której ci najbardziej ciągnie. I był taki mem kiedyś, że jest, było napisane tak, jest nie, nie, emocjonalnie niedostępny, nie ma pracy, nie ma pieniędzy, jest uzależniony. I ta laska mówi... Gdzie proszę? <laughs> Coś takiego Po polsku to jakoś tak. Ale na, śmieszny Mem. Ogólnie ja byłam właśnie nią, czyli ja uwielbiam ratować, tak? Bo najpierw sobie tu ratowałam rodzinę, a potem sobie z nowy projekt znalazłam. Moim ratowaniem będzie mój partner, tak? Więc mm, z, jakiś smutny, z problemami, z niespełniony, niezrealizowany, z, z, z rodziny, która się ym, rozpadła albo ktoś go źle traktował, kochałam. Ale skąd ty ich brałaś? <grymne> jest jakaś wylęgarnia była <grymne> nie wiem słuchaj tak trafiałam i to jest, wiesz co niesamowite że po pierwszym mówię już nigdy, nigdy, nigdy po drugim mówiłam nigdy, nigdy a jednak cały czas mm, przyciągałam taką energię I, i wydaje mi się że to właśnie to co powiedziałam ci że przez, przez ostatnie 4 lata przepracowałam było przyczyną tego dlaczego taki właśnie mężczyzn przyciągałam w podcastzie Zeidler powiedziałaś że kiedyś zrezygnowałaś z siebie na rzecz faceta. Zrezygnowałaś z jakiegoś dużego projektu. Mhm. Czego nie zrobiłaś? Wielu rzeczy nie zrobiłam. Przez facetów? Czyli mhm. tak często rezygnowałaś z projektów, ale jakiej rangi projektów? No na przykład przez mojego pierwszego chłopaka zrezygnowałam, no wyprowadziłam się z Polski, od tego zaczniemy, kiedy był mój pik, i dostałam telefon z X-faktorem. I ja powiedziałam, że no, nie, nie, ja teraz jestem żoną, matką, praczką, kucharką, sprzątaczką, i nie będę prowadzić programu, bo ja już jestem tutaj, ja już. No a on nie... co na to? Jak to mu powiedziałeś, to jest taką bo, propozycję? A nie, że No tak, zachwycony. Zachwycony, brawo. Tak, dlatego, że on chciał się realizować, on chciał być gwiazdą, hmm. Więc, a, a to, że, że mi wychodziło, go jeszcze podkurwiało, rozumiesz? Więc dla niego było super, że ja nic nie robię. Tylko się skupiam na nim, pielęgnuję go, rozumiesz? Żeby on się mógł rozwijać. Jeszcze w niego inwestuję, znowu <głos》>, zachcony. Czyli też finansujesz no ich no, różne wiadomo, tam No wiadomo. No dobra, ale z tym x-faktorem koniec końców chyba się udało. No i słuchaj, no i właśnie ja powiedziałam, że nie, że przepraszam, ale no ja teraz to, to, to. I zadzwonił Kuba Wojewódzki. I tak naprawdę Kuba, dzięki niemu ja... Wiesz, bo nie wiadomo, gdzie ja bym była przecież 10 lat temu, jak ja bym wszystko odrzuciła i wiesz, wydała wszystkie pieniądze i została z nim i była, nie wiem, tak jak ja powiedziałam, no to... Być może to byłoby załamanie mojej kariery. Może byłby to koniec mojej kariery. Więc tak naprawdę Kuba miał ogromny wpływ na to, że ja wróciłam do Polski. On na, to, na te nagrania, on mi to tak jakoś wytłumaczył, że nie będzie to zajmowało tyle czasu, że będę mogła wracać do mojego chłopaka i tak dalej i tak dalej. Więc zobacz co, co ja w głowie miałam. Nie wiem. No dobra, prawie zrezygnowałeś z X Faktora. Z czego jeszcze? No, na drugiego chłopaka chciałam porzucić. <laughs> drugi, drugi był spoko. Więc to też nie jest tak, że wszyscy moi y, mężczyźni, a było ich pięciu na moje lata ileś tam, e, że wszyscy byli e, śli, może każdy w ogóle był dobry, tylko po prostu nie my razem, wiesz, jakby, no nie, nie, dobra, co fajno, <grym> ale, ale tak, lubiłam toksyczne e, sytuacje, które były też niezdrowe dla mnie, przede wszystkim od tego bym zaczęła, bo ja już nie będę mówić o tym kim oni są, niech każdy sobie będzie kim chce być, natomiast to, co nas łączyło, było bardzo niezdrowe i niekorzystne dla mnie, również później okazało się zdrowotnie, no bo stres jest generatorem problemów zdrowotnych i fizycznych. Um, więc, y, poczekaj, to był drugi... Aha! Drugi był y, Chris. Ten koszykarz? Tak, tak. Drugi był Chris. Chris był super. Mieliśmy super czas. On, on grał wtedy w ty w, w ogóle y, takich zagranicznych z jej wybierałaś. I z Chrisem się dalej przyjaźnimy. A dlaczego akurat zagranicznych, Czemu nie polscy? Yy... ciągnęło Cię tak bardzo zagranicza? Może to, że byłam anonimowa. Mhm. To było super. No, się <laughs> To, że byli. Tacy wiesz. No. Ja wiem, że no, co coś mam tam ukrywasz, coś ukrywasz. No, coś co, ukrywasz? Że to, że wiesz dokładnie, co było, co mam ci powiedzieć. Nie. No, co ich charakteryzuje? <laughs> to jest dla ciebie istotne? No nie, ale wtedy akurat to się dobrze zgrywało jakoś, wiesz? Bo po prostu nie wiem, czułam się tak swobodniej, bardziej w swoim klimacie. <noise> Poza tym, wiesz. Ale chodzi o kolor ja skóry. Ja dużo tak? podróżowałam o też. O to chodziło ci. No, Czy coś co? było takiego w nich, żeby i tacy hmm, inni od tego, co miałam na co dzień, ale też y, wiesz, ja dużo podróżowałam, więc oni byli też takimi obywatelami świata, bo zajmowali się też y, zawodami, które były takie, że non stop podróżujesz, jesteś wokół ludzi i imponowali mi, nie wiem wiedzieli więcej, widzieli więcej, wiesz. Mm -hmm. Taki trochę przewodnik. A jak teraz sytuacja wygląda u Ciebie? Teraz jestem singlem. I chyba fajnie, nie? Jest super. Masz dużo czasu na przemyślenia. <laughs> tak, mało no, myślę. <laughs> Coraz więcej robię. Bo wcześniej właśnie. singielka, byłam... której doskwiera singielstwo, czy singielka, która jest szczęśliwa i dumna z tego stanu? E, singielka, która jest świadomie singielką, bo to też jest coś innego być samemu, bo... Chciałbyś z kimś być, ale nie wyszło. A być singlem, bo na dzień dzisiejszy tego potrzebujesz. Ja wiem, że ja tego potrzebuję, bo przez 10 ostatnich lat byłam w związkach non stop. Więc nawet jeżeli była jakaś przerwa, to ja się nie zdążyłam pozamiatać i posprzątać pewnych rzeczy w swoim głowie, ciele, wiesz, już był ktoś inny. Więc cieszę się, że nareszcie mam czas na to. Po drugie, no teraz te moje wymagania mocno się zmieniły. Bo, tak jak mówię, wcześniej były nieprzerobione rzeczy, więc przyciągałam toksynkę. Wydawało mi się, że jak są dramy, to to jest właśnie to, te motyle wyżarające, tak, to. Ja mam cierpieć, rozumiesz? Życie ma się walić, wtedy jest miłość. To nie to, to w ogóle nie na teraz tym polega. jaka jest definicja? Definicja jest taka, że jest spokój. Że to jest Twój najlepszy kumpel, najlepszy przyjaciel, że możecie gadać o wszystkim, że jest zaufanie, so że się w ogóle nie zastanawiam, co i gdzie on robi. Rozumiesz? Jakby on ma swoje życie, ja mam swoje, a razem tworzymy całość. To jest wspaniałe. I tego sobie życzę, o tym marzę i dopóki to się nie pojawi na mojej drodze, no to flircik ok, ale that's it. A masz już taką presję tworzoną przez rodzinę? Nie, Bo w ogóle. Ja moi rodzice już odpuścili, oni już wiedzą, że. A ci, zamali się. Tworzyli ci presję? Taką, tak, że tak. ślub. I jak ty reagowałeś na to? Um, bardziej presja była na dziecko, wiesz, niż na, na, na ślub. Po prostu mi tata chciał być dziadkiem. Mhm. No i jak wywieram na to te presje? No, kiedy dziecko. W taki sposób najprościej jak przy, się da. Przy, przy stole po prostu. Na po prostu przykład. Z mostu. Albo mówił taki smutny, że on by już by chciał dziadkiem być i tak dalej. Więc czułam a tę i co presję. Czy to odpowiadałaś jako. Już wtedy byłaś asertywna, czy jeszcze nie byłaś asertywna, Wt czy byłaś trochę. Wtedy byłaś y, przerażona. Później zrobiłam się trochę asertywna i mówiłam: Na szczęście masz też inne dzieci. Yy, a teraz już nie ma tej presji, bo yy, no wiesz, rodzice widzieli ile się wycierpiałam przez te relacje, w, których, w które wchodziłam. Yy, teraz mam też swoje jakieś tam problemy. Yy, zdrowotne, więc już nie naciskają na, na tego typu rzeczy. A co ty w ogóle sądzisz o takiej presji społeczeństwa? Bo jest coś takiego, że jak jest się po trzydziestce, to już powinno się być ustatkowanym. Nawet wcześniej. No nie wiem, no, u, u mnie w Dopiero województwie teraz, tak, po trzydziestce. <laughs> <Okay, dobra. laughs> nie, no wcześniej, u kobiet jak najwcześniej. Takim czymś. No to, jest to jest dramat moim zdaniem. Uważam, że to jest pewnego rodzaju, wiesz, Nie wiemy, dlaczego ktoś nie ma dzieci. Mhm. Powody mogą być różne. Mogą być zdrowotne, mogą być przekonaniowe, może być też tak, że ktoś został bardzo mocno zraniony przez kogoś wcześniej i nie chce przekazywać tych samych ran i ma nieprzerobione pewne rzeczy. I jest na tyle świadomy i na tyle mądry, że nie powiela toksyny, nie powiela cyklicznych, negatywnych zachowań. I podejmuje świadomą decyzję, że nie chcę mieć dzieci. I to też jest okej. Okay. Uważam, że wiele osób, które ma dzieci, niekoniecznie powinno je mieć. Więc to nie, uważam, że to nie są wyścigi i nie chodzi o to, żeby mieć te dzieci tylko po to, żeby je posiadać. Jest mnóstwo ludzi, którzy mają dzieci z powołania. I takich rodziców ja bardzo szanuję i podziwiam, bo to jest dla mnie coś, co ja uważam, że jest ogromnym poświęceniem bycie rodzicem. A bierzesz pod uwagę adopcję w 40 roku życia? Biorę pod uwagę wszystkie opcje, że jeżeli będę z partnerem, z którym będziemy chcieli mieć dzieci yy, i będę się czuła stabilnie, że to jest zdrowa relacja, dobra i tworzymy coś wspaniałego razem i chcemy powiększać, że tak powiemy, swoje yy, siły. To oczywiście, i biorę wtedy pod uwagę wszystko, i nie wstydzę się tego. Uważam, że powinno się rozmawiać o mrożeniu jajeczek, o tym się nie mówi głośno, a kobiety w wieku 25 w górę powinny już o tym myśleć, jeżeli mają różnego rodzaju przygody po drodze, które, że tak powiem, detorują dojście do tego celu, jakim jest powiększenie, powiększenie rodziny, bo później jest coraz gorzej. I ty, więc im wcześniej zamrozisz, tym lepiej, taka jest prawda. Czyli rozumiem, że ty już jesteś po? Jestem przed, ale jestem w trakcie. Jestem przed, ale jestem w trakcie. Tak, Jak to mogę no jestem mieć? w trakcie jakby przygotowań, bo to nie jest takie hopa siupa. Do tego są przygotowania, są zastrzyki, hormony. Ja też musiałam ustabilizować najpierw swoje zdrowotne rzeczy, więc to są tematy uważam istotne i nie wstydzę się o tym mówić. Kiedyś się wstydziłam, wstydziłam się rozmawiać o tym, wstydziłam się rozmawiać o tym, że może być tak, że będę miała dużo bardziej utrudnione zadanie niż inne osoby ze względu na moją chorobę endometriozę. A teraz się tego nie wstydzę. Uważam, że jest to część mojej historii, i mało tego, uważam, że jest to moje, mój obowiązek, ze względu na to, jaką mam pozycję i, i, i zasięgi, rozmawiać o tym i edukować. No dobra, a co jest głównym powodem, że zdecydowałaś się zamrozić? Bo gdzieś poniekąd z Twojej wypowiedzi można sobie to wyciągnąć, no. ale jeżeli wiesz, chcemy to przekazać i powiedzieć ludziom, no to dajmy im takie dwie linki. Dlaczego? Dlatego, że dowiedziałam się 8 miesięcy temu, że mam 5% szans na zajście w ciążę. To jest bardzo mało. To był dla Ciebie bolesny moment? Tak. Bardzo. Dlatego, że dopóki to ty decydujesz, że nie chcesz mieć dzieci w danym momencie, to jest zupełnie inne uczucie, niż kiedy jest ci to odbierane. Czyli po prostu to jest tak jakby ratunek dla ciebie? To jest zabezpieczenie, nie ratunek, bo tak jak mówiłam, dla mnie posiadanie dziecka nie jest cenem samym w sobie, więc jeżeli nie będę miała dzieci, jestem okej okay z tym, absolutnie. Um, ale chcę być zabezpieczona, że jeśli bym chciała mieć dziecko i mój partner też, no to żebyśmy mieli możliwość popróbować. Czyli najpierw byś próbowała takich norm, normalnych opcji, nie wiem czy to jest prawidłowe słowo, a na samym końcu adopcja, jeżeli Aha. to by nie, nie pomogło. A myślisz, że byłoby no to jest... dla ciebie przerażające iść do domu dziecka i sobie wybrać dziecko? Nie byłoby to dla mnie przerażające. Jestem w domach dziecka bardzo często i w Polsce, i w Afryce byłam wielokrotnie, wspieram różnego rodzaju instytucje i mam świadomość, jak to wygląda. I serce mi się kraje, jak widzę te dzieci, i chciałabym zabrać wszystkie do domu. Więc pod tym względem byłoby trudne wybrać. No i, więc to tak trochę nie wygląda, że przychodzisz jak do um, sklepu spożywczego i wybierasz tego pomidora od tego. Do tego są ludzie, mm -hmm. którzy dobierają dzieci y, we właściwy sposób, do właściwych rodziców, tak? Charakterologicznie i tak dalej. Więc ja bym nie wybierała. Y, jestem w stanie y, przyjąć taką informację, że dam miłość temu dziecku, które zostanie mi dane. Ja bardzo wierzę, wierzę w energię, bardzo wierzę w to, że wszystko dzieje się tak, jak powinno i niekoniecznie ja muszę wszystkim, wiesz, manewrować. Adopcja nie jest dozwolona u singli, znaczy w sensie jest praktycznie niemożliwa. Uważasz, mhm. że powinno być to trochę bardziej poluzowane? Że to jest trudny dostępne. temat. To jest trudny temat. Bo zobacz, tak samo często sobie myślimy, czy rodzice będąc w niezdrowej relacji powinni zostać razem dla dziecka, żeby było dwoje rodziców. I wielokrotnie mamy szczególnie w naszym kraju podejmują decyzję, że mimo że są nieszczęśliwe, zostają w małżeństwie ze względu na dzieci. Czy to jest zawsze dobrze? Czy to dziecko naprawdę jest takie szczęśliwe, kiedy widzi codziennie kłócących się i nienawidzących rodziców zamiast miłość? Wydaje mi się, że to jest tak samo trudny temat, jak ten, związany z tym, czy dziecko powinno wychować jedna osoba. Nie czuję się kompetentna, nie mam na tyle doświadczeń, bo przede wszystkim nie mam dzieci, żeby dzisiaj stanowczo odpowiedzieć, która, która opcja jest lepsza. Natomiast uważam, że każdy z nas zasługuje na szansę. Jeżeli jest ktoś, kto mógłby dać temu dziecku naprawdę dużo miłości, ciepła, wsparcia, wiedzy, której na przykład nie dałaby jakaś inna para, to czemu ma być dyskwalifikowany? Nie? Czyli niech eksperci się zajmą tym tematem i sobie tam przeanalizując, przeanalizują. Przechodząc tak już do końca naszej rozmowy, bo tu kilka razy pojawiał się temat Twojej choroby. Co tak. jest gene generatorem? Mm, endometrioza, w ogóle powiedzmy, na co choruje. Endometrioza jest to y, choroba autoimmunologiczna, która zach w zachowaniu przypomina troszeczkę y, nowotwór, y, ale jest, y, wiesz, y, nie jest. Czaję zgubiłam się. zaczęłam myśleć o czymś pomóc innym. Się tak, poczekaj, sorry. No dobra. Bo już to... myślę o tym drugim pytaniu, kolejnym, Poczekaj. Dobra. A skąd wiesz, jakie będzie? No, bo, bo wiem. <laughs> <laughs> Przepraszam, to jest ważny temat, a ja, ja tutaj się rozproszyłam. Jeszcze raz odpowiem dobra, bo to jest ważny temat, nie ja chcę, żeby jasne, to tak było. Jasne. To i tak jest bez cięć, więc wszyscy widzą, co tu się dzieje, ale... <grym> okay. ale... Jeszcze raz pytanie? Czy... Nie, 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 już mówię, Dobra. więc słuchajcie. Endometrioza. Endometrioza jest chorobą autoimmunologiczną i no, przypomina troszeczkę w swoim ataku, atakowaniu różnych komórek nowotwór, ale nie jest złośliwa, tak? To nie jest, nie ma tych samych właściwości. Jest to choroba, która jest tak naprawdę na tę chwilę zmorą kobiet na całym świecie, ale również i Polek. Średnio kobiety czekają 7-10 lat na właściwą diagnozę, bo ich objawy są albo lekceważone, albo, wiesz, spłycane na zasadzie taka pani uroda, pani tak ma, albo um, insynuowane są innego rodzaju um, jakieś Nieścisłości, czyli na przykład, nie wiem, ona odczuwa ból w brzuchu, więc badają brzuch, a to jest endometrioza, która po prostu już zaatakowała jelita. Są osoby, które odczuwają endometriozę kłuciem w ramieniu. No to też idziesz do fizjoterapeuty raczej, tak? Sprawdzasz kręgosłup. No i to trwa i trwa i trwa, a choroba sobie potęguje się, rośnie i zjada kolejne organy. Yy, więc no warto o tym rozmawiać, jest to ważne, żeby była wczesna profilaktyka, właściwa diagnostyka, właściwe leczenie. I nad tym teraz bardzo ciężko pracuję, żeby o tej chorobie jak najgłośniej mówić, jak najwięcej. Yy, i uświadamiać Polki i Polaków, bo wiele mężczyzn do mnie pisze w sprawie swoich kobiet i szuka pomocy. Od czego to się u ciebie zaczęło? Kiedy był początek tej choroby? Mój lekarz twierdzi, że na endometriosa choruje już 15 lat. Ja o tym nie wiedziałam, bo lekceważyłam swoje objawy. Wydawały mi się, że są związane z czymś innym. Wydawało mi się też, że bóle, które odczuwam są normalne, bo tak mi właśnie mówiono, że taka moja uroda. Więc tak naprawdę u mnie takie już objawy, które uniemożliwiły mi funkcjonowanie nastąpiły 3-4 lat, lata temu. I ja y, jeszcze dalej to próbowałam lekceważyć. Brałam udział w programie, na maksa trenowałam, czułam, jak mi się tam wszystko rozrywa. I wiesz, no, sam y, jakbym ci powiedziała, ojejku, wstałam za szybko, coś mi się urwało. No to byś uznał, że troszkę tak przesadzam, że tak myślę, że mi się coś wyrwało, no, nie? no bo no, to nie jest normalne. Mhm. Więc jak nawet komunikowałam o tych swoich bólach moim, mojemu otoczeniu, to nikt tego tak do końca poważnie nie traktował. No bo co mi się miało wyrwać, skoro idę dalej? No, jakby się coś wyrwało, to bym pewnie umarła. Okazuje się, że jednak mi się coś rwało i rwały mi się, słuchaj, zrosty endometrialne, bo endometrioza naciekająca, głęboko naciekająca, taką jaką ja mam, nacieka i się robią zrosty. To trochę tak jak krew, tak? No robią się zrosty i te zrosty jak za mocno pociągniesz albo rozciągniesz mięsień, albo wstaniesz, albo szybko się ruszysz, to się rozrywają i ja miałam prawo to odczuwać i czuć i to jest straszny ból. No i potem ta endometrioza uniemożliwiałam już Chodzenie, wiesz, wstawanie, śmianie się, i tak dalej, tak dalej. No to to już był moment, gdzie trzeba było szukać pomocy. A na co cię diagnozowali w międzyczasie? Na nic. Właśnie to jest najgorsze. Czyli co, szłaś do lekarza i on rozkładał ręce? Nie, że no serce jest w porządku, bo ja miałam kucia do serca w klatce piersiowej. Hmm. Serce jest w porządku, ja czułam przecież czuję, że mi tam, wiesz, słoń nadepnął na klatę piersiową, nie mogę przez chwilę oddychać, no bo mnie to wszystko. ilu specjalistów odwiedziłaś? No na pewno był od kręgosłupa, był y, neurolog, y, był kardiolog, no wielu ginekologów, bo wszyscy robili mi USG, nieodpowiednią maszyną, która nie widzi endometriozy, jak ktoś nie jest właściwie przeszkolony i stąd właśnie o tym mówię tak głośno, y, to nie widzi i jest w stanie zlekceważyć pewne rzeczy. Wykrywali u mnie torbiele, ale uznawali, że to są takie do obserwacji. I ja z tymi torbielami chodziłam, a to były torbiele endometrialne, które natychmiast należało reagować, czy to, wiesz, farmakologicznie, czy operacyjnie. I ta choroba się po prostu rozrastała i postępowała, więc wielu, wielu, no nie mniej, wymieniłam pięciu. No i jak zmieniło się Twoje życie w momencie, kiedy dowiedziałeś się, co Ci jest? Przede wszystkim ja miałam takie poczucie oh, ulgi i spokoju, bo ja zaczęłam już kminić, że coś jest ze mną nie tak. No bo jeżeli wszystko jest zdrowe, tak? No mam jakieś tam problemy, każdy ma, No ale to nie są takie, żeby mnie ja aż tak bolało. To znaczy, że może ja sobie wymyślam te choroby? Bo jest też coś takiego jak fibromyalgia. Wiesz, depresja też się charakteryzuje tym, że może cię boleć ciało, a nic ci nie jest. Więc zaczęłam myśleć, że coś jest nie tak ze mną. <laughs> Więc to na pewno Jeszcze dało był mi... Spokój, no? tak, to był taki spokój i ulga, że nareszcie A, ktoś mi uwierzył, B, wiem co mi jest. To jest cudowne uczucie i, i mam nadzieję, że tą rozmową i wieloma innymi pomożemy komuś dojść do tego etapu również. A jedzeniowo coś się zmieniło, że masz zakazane jakieś produkty Oj, wszystko, albo tak. styl życia twój się tak. zmienił od momentu, kiedy się dowiedziałeś? No to Diametrialnie. Teraz masz... no jest dieta życia. przeciwzapalna, to jest podstawa. No jesteś no, do niej do końca czas. życia. Endometrioza już ze mną będzie do końca życia. To nie jest choroba, którą się da wyleczyć ale można ją uspokoić, można ją zaleczyć i żyć z nią w symbiozie i ja się staram to robić. Więc jest dieta przeciwzapalna. No, nie możesz jeść mięsa, nie możesz pić alkoholu, nie możesz... No raczej zaleca się mniej pszenicy, no A i jak tak to zjesz, tutaj. to wtedy się nasilają objawy, że jest ból, czy, czy tak, coś się dzieje? Tak, no, umówmy się, nie jest tak, że ja nigdy nie jem mięsa, nigdy nie piję alkoholu, bo, bo tak postanowiłam, że chcę żyć, że żyć świadomie. To znaczy, że pozwalam sobie raz na jakiś czas na, na małe ustępstwa, ale to się wiąże z tym, że wiem, że potem 2-3 dni dochodzę do siebie, nie? Dobra, to wiemy jak się zmieniło w kuchni, a jak się zmieniło styl życia. Odcinam toksynę. I za to chyba jestem najbardziej wdzięczna czyli mojej chorobie. W spokoju, tak? Tak. Bo, Bo stres też ją nasila? No, to jest choroba autoimmunologiczna, co oznacza, że jest. To stara, mów po polsku, już, <laughs> przepraszam. To znaczy, że jest, wiesz, nasila się pod wpływem stresu, czyli sytuacji stresowych, nerwów. Umówmy się, życie w branży, sam wiesz, jest bardzo stresogenne, więc to już generuje dużo problemów. A teraz, jeśli wracasz do domu, w którym też masz stres, no to kiedy? Twoja endometrioza czy wszelkie inne choroby mają się uspokoić. Przecież rak tak samo jest nasilany stresem. Yy, I ta świadomość, ta wiedza oraz ten ból, którego ja doświadczyłam sprawił, że zaczęłam analizować różne rzeczy. I czy to jest warte? Znaczy moje cierpienie fizyczne jest warte tego, że mam fajn... chłopaka, z którym raz na 10 yy, godzin jest fajnie. Wiesz, no jakby, bo większość, te 9 to jest trauma, tak? No nie. I jestem wdzięczna za to swoje chorobie. I wszyscy tak mówią, ale jak masz być wdzięczna chorobie? Ja mówię, no bo jestem, bo okej, okay, no nie jestem yy, szczęśliwa, że choruję i że będę chorować, ale mówmy się, nie mam najgorzej na świecie. Są ludzie, którzy naprawdę odczuwają straszne yy, cierpienia, nie mają gdzie mieszkać, nie mają nóg. Rozumiesz? I, i żyją, i, i nawet stają się mistrzami olimpijskimi. A je, więc ja nie będę tutaj się użalać nad sobą, tylko co ja mogę z tym zrobić, co, co dostałam od losu i jak to mogę przekuć na coś pozytywnego. W ten sposób funkcjonuję i staram się działać prospołecznie. To jest moje teraz główne centrum zainteresowania i staram się wyciągać wnioski. I wniosek jest taki, że jestem wdzięczna, że zachorowałam, bo dzięki temu Odcięłam toksynę ze swojego życia i nie pozwalam już na toksynę w swoim życiu. Jak tylko pojawia się ktoś, kto generuje stres, nie ma już na to miejsca. A zawodowo? Tak samo. Tak samo. Czyli odrzuciłaś kilka rzeczy zawodowo? Yy, tak, bo też nie jestem w stanie już tylu rzeczy robić na raz. To jest raz. Dwa, yy, pewnych projektów nie mogę robić właśnie ze względu na stres który mogłoby to potencjalnie generować. A po trzecie, no, chcę się otaczać ludźmi tylko takimi, którzy, nie wiem, ja się czegoś uczę, czuję się pozytywnie w ich otoczeniu ym, i tak dalej. No też wiadomo. Przed naszym spotkaniem oglądałem sobie uwagę Twojej Kulisy Sławy, tak. Ewa Chodakowska bardzo ciepło o Tobie mówiła, Michał Piruk o Tobie ciepło mówił i zacząłem się zastanawiać, co Ty byś o sobie powiedziała, jakbyś wtedy musiała się wypowiedzieć. Oni mówili oh, ciepła, miła, wspaniała, utalentowana, a co Ty, to oni mówili. Ale i tak dzięki. <laughs> a co Ty byś powiedziała? Bo ty, twoja kariera dzieli się moim zdaniem na dwie części przed oh! wypaleniem i po wypaleniu. Dobra. Co byś powiedziała przed wypaleniem o sobie, jakbyś musiała się dograć tam do tego wszystkiego? Przed wypaleniem? No. Energetyczna, pozytywna. Tak, tak byś powiedziała. miałeś mm. niską samącę? Przebojowa. No bo, no, ale to. Ale dlaczego? Bo tak mnie widzieli inni. Rozumiesz? To, ale co ty byś powiedziała? Tak. Z no głębi ja bym serca. tak powiedziała, bo ja chciałam mówić to i robić to, co myślałam, że chcą ode mnie inni. Rozumiesz? Ja tak żyłam. Ja chciałam, żeby mnie wszyscy lubili. I stąd mi zostały właśnie te, te <noise> <takie> podbicia te... <noise> na evencie. <głos> 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 więc, więc tak bym powiedziała. A dzisiaj bym była szczera. Powiedziałabym, że mam lepsze, gorsze momenty. No. Staram się być dobrym człowiekiem i każdego dnia lepszą wersją siebie. Jestem bardzo wrażliwa. Ale teraz też potrafię tupnąć. Bardzo ważne pytanie na sam koniec. Czy ty miałaś jakąś nieprzyjemną sytuację na planie z reżyserem? Z reżyserem? Albo no z kimkolwiek, A, ktokolwiek tak? przekroczył granicę. Nie, miałam kiedyś takiego stylista, <gry> który przyniósł mi ubrania o cztery rozmiary za małe. Mhm. I jak nie, nie mogłam ich włożyć, to mówi: wciskaj, ma być modowo i yy, ma się podobać. I ja Ale nigdy nie, mówiłem, nie byłaś. Jakąś taką ofiarą kogoś? Nie, mam duże szczęście, wiesz, pod tym względem. Nie wiem, nie, nigdy nie doświadczyłam ani mobbingu, ani nie doświadczyłam jakichś, wiesz, nie na miejscu, jak to się mówi zalotów. Mhm. E, więc miałam duże szczęście. Ja to wszystko w domu. I nie, nie wiem, czy to. Nie tego w pracy. Więc nie wiem, czy mam to odbierać personalnie. Ale jakoś nikt mnie nie wyrywał na planie, nie wiem o co chodzi. A boli cię to, że faceci ci zarabiałem lepiej? E... Nie boli, motywuje. Motywuje mnie do tego, żeby to zmienić i żeby być yy, częścią zmiany. Mhm. Mm jaki plan? Hmm. <laughs> no jaki plan, żeby dojść do tego, żeby zarabiać więcej? No procesów? plan już jest realizowany tak naprawdę przez większość z nas kobiet, bo przejmujemy waszą robotę. Ale kobiety nie są jednością. No i nad tym pracujemy. Czyli musicie najpierw popracować nad tym. A myślę, że możemy. Siłą. Z, tak jak jest, symultanicznie to się dzieje i myślę, że ta zmiana już następuje i to bardzo mocno widać. Mm -hmm. Ty też jesteś częścią zmiany. Twojego jakiegoś planu? Nie, naszego, naszego wspólnego. Jesteśmy wszyscy jednością na tym świecie. Mm -hmm. To teraz opowiedz o tych swoich magicznych rzeczach. Mój które magicznych masz w sobie, rzeczach. No? A co byś chciał wiedzieć? Rozmawiamy o tobie? Umiesz powróżyć? Skąd się wziął pomysł na podcast? Nie chcecie już biegać po evencikach? Czy już tyle osób zraziłeś? Nie nie nie, 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 nie. Właśnie to jest tak, że już przez dwa lata robiłem takie eventowe rozmowy. I zaczęło mi czegoś brakować, że one są takie szybkie, nie? I że podczas eventu ja mam 10 minut, żeby zrobić z tobą trzy piki. No tak. Czyli trzy razy z tobą szczytować, żebyś powiedziała coś głupiego <noise> tak. w ciągu 10 minut. A jak się z tym czujesz? A tu mogę sobie to rozważyć na 40 minut i jest to niezauważalne dla kogoś, że powiedział coś, co będzie e, na Co ty sobie i, u, u, u. Tak. I tu możemy sobie trochę głębiej porozmawiać i na tym mi bardzo zależało, że mógł sobie zacząć rozmawiać z kimś, tak wiesz, głębiej. i Zacząć już iść w taką poważniejszą stronę. A jak ty się z tym czułeś, że na przykład udało ci się kogoś zmusić do powiedzenia czegoś głupiego i ten ktoś potem przed tygodniami ma z tego tytułu konsekwencje? A do czego nawiązujesz? Nie, to nie wiem, aż a, tak. Nie znam twojej myślałem, sytuacji. Ten, myślałem, ale że nawiązujesz to do Karoliny i do Kopert. O, na przykład. Świetny, świetny przykład. Mm. Jak się z tym czułeś, że ona ma, jest nagonka na nią? Rozmawiałem z nią na ten temat, zapytałem jej się, czy ma do mnie. Czyli miałeś żal jakieś o to? wyrzuty sumienia? Czy... No. Nie, po prostu ja lubię sobie wyjaśnić wszystkie sytuacje, i napisałem do niej, czy wszystko jest spoko. Ona napisała, że wszystko spoko, nie przejmuje się tym, więc ja się też tym nie przejmowałem. A zdarzyło Ci się kiedyś przejąć? Przegiąć? No, na pewno, ale no już wyrobiłem się, że wiesz, że no nie, nie płaczę nad tym, że to jest tak, że wrzucam i zapominam. A chodzisz na terapię? No tak, na tleki biorę. Okay. To dobrze, bo no, to, tak. to się tak też wydaje. Znaczy ja nie bronię ciebie, bo byłam też przez ciebie, wiesz, przesłuchiwana, jak ja to nazywam. Ale to też nie jest takie proste, co ty robisz, no, bo z jednej strony to jest twoje zadanie, ale z drugiej strony ty jesteś też człowiekiem, jestem pewna, że wracasz do domu i nie zawsze czujesz się zajebiście, jak komuś zrobiłeś. Niechcący czy chcący krzywdę? Bywa to ciężkie, a najgorsze jest to, jak ktoś nie kuma show biznesu i hmm. mojego zajęcia, nie? że ja na evencie jestem po prostu Damianem Reporterem, który ma przynieść publikacje. No tak. I to jest dla mnie istotne, hmm. że dzięki temu, że przyniosę sobie publikacje i te publikacje się czytają, no to później mogę sobie Masz zrobić pracy. jakieś tak. kolejne rzeczy i mogę sobie robić jakieś y, projekty. Więc no, tutaj trzeba znaleźć taki złoty środek tego wszystkiego. No, i mam nadzieję, że ten podcast będzie takim złotym środkiem, bo ten podcast będzie puszczany w całości. więc gwiazda sobie przyjdzie, opowie o czymś, co jest dla niej istotne. Mhm. Ja wyciągnę sobie coś, co będzie dla mnie istotne, i to będzie złoty środek. A najwięcej to jest tak, że mu OK, spotykamy się na przykład no, na napek. Perfect Picture mnie nie było, bo to trochę inna stacja. Ale no tam byśmy się spotkali, ty byś opowiedziała mi o programie i to by było wyrzucone, nie? Tak. A tu jest możliwość, że o tym opowiesz. O, I ja propos właśnie tego i tego, co mówisz, że jakie mam wnioski dotyczące showbizu. Mhm. Kiedyś ja to tak personalnie odbierałam. Czyli na przykład wiesz, mamy wywiad, ja tu opowiadam o moich projektach. Potem jest. Nie wiem, Kazadi była na weselu. Ale. A co nic o programie, nic o, o moich działalności prospołecznej, nic się nie wydarzy, i kiedyś tak strasznie to przeżywałam, że dlaczego tak się dzieje, i co z tym zrobić, i, i tak dalej. A potem to jest to, co ty powiedziałeś, trzeba zrozumieć niestety, czym się rządzi ten show biznes, co nie oznacza, że musisz wejść między wrony i krakać jak one, bo możesz znaleźć swój tor i swoją niszę i wiedzieć, kiedy dajesz i ile dajesz od siebie tego, co inni chcą ale też nie przekraczać swoich granic. I, I to jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli miałabym dać komuś radę, to wchodzi w showbiz, to żeby właśnie tej granicy nie przekroczyć, bo potem już jest e, mocno ciężko. A jak Ty reagowałaś na spadek piku? Wiesz, no spadek piku było na moje życzenie, więc troszeczkę inaczej pewnie, niż kiedy na przykład pracujesz i ta kariera gaśnie. E, więc u mnie to było tak, że ja po prostu odeszłam, więc, e, więc na szczęście nie, nie miałam takiego, wiesz, szoku, bo to jest naturalną koleją rzeczy, jeżeli robisz przerwę, która miała trwać rok, a trwała 6 lat, jest bardzo długo w showbizie. I tak naprawdę ja nie myślałam, że jeszcze wrócę do telewizji i tak dalej, nie planowałam tego. Bardziej skupiłam się na grze w teatrze, bo grałam w teatrze od pięciu lat, na właśnie działaniach prospołecznych. To było coś, czym ja się lubiłam zająć, tak? Więc nie miałam ciśnienia. I jak zrobiłam teraz program, też nie miałam ciśnienia. Nie wiedziałam, czy w ogóle ktoś będzie zainteresowany, czy coś będą pisać, czy nie będą pisać. Byłam w szoku, jak okazało się, że to zainteresowanie jest że są okładki, że są wywiady. To jest bardzo miłe, ale to nie jest moje jakieś, wiesz, coś, na czym ja skupiam największą uwagę i nigdy tak nie było. Natomiast teraz też uczę się w tym funkcjonować na nowo, bo są nowe zasady, są nowe osoby. Inne rzeczy się klikają, jak to się mówi. I z pokorą do tego podchodzę, nie mam ciśnienia. Staram się wyciągnąć z tego, co najfajniejsze dla mnie, czyli kiedyś coś, co mnie traumatyzowało, czyli ścianki. Staram się teraz bawić tym. Więc kiedyś to było drżenie na tej ściance, czy podejdzie Damian, powie mi coś, wiesz. A teraz jest okej, okay. mam ściankę, więc chcę mieć fajny look, chcę wymyśleć mm. jakąś fajną stylizację, fajne włosy. Jak ktoś będzie chciał pogadać, to pogadamy, ludzko do... staram się do was też podchodzić. Yy, I to, że tak powiem, ten balonik tak pękł i tak powolutku spuszcza się powietrze, wiesz. A ile razy płakałaś przez publikację? Ojej, oh yeah. panie, wszystkie zmarszki, które widzisz, to jest z tego. Ale że to był taki prawdziwy płacz, prawdziwy Je, to płacz? To było straszne. Znaczy wiesz, ja jak miałam swój ten pik, jak cały czas o nim mówimy, no to to był okres, kiedy nie było żadnych zasad. Można było łamać wszelkie granice i bariery. No zobacz, co było, działo się z Britney, z Lindsay Lohan, były zdjęcia ich wszystkiego, no jakby nie było żadnych granic. I jak u nas weszły portale plotkarskie, też tych granic jeszcze nie było, jeszcze testowali, co mogą, na co mogą sobie pozwolić. A ja miałam wtedy PIK, miałam 20 lat. Więc no byłam jednym z głównych. Gorące, tak, ja byłam przekąską, tak. Mm. Więc, więc ta przykąska była rzucona na pożarcie wilkom, a ja sobie nie umiałam z tym kompletnie poradzić, bo ja tam weszłam na zasadzie, u tak jak ci mówiłam, przyreku. Będę śpiewać, ja śpiewam, będę kupować. Wszyscy będą fajnie, zadowoleni, taak. wszyscy będą mnie lubili. Tak, wszyscy będą mnie kochali, a ich nie Ale nie miałaś nigdy jakiejś. Afery. Byłam. Ja nie miałam afer, ja miałam bardziej taki, moim zdaniem, przede wszystkim body shaming, ogromny hate, ogromny um, właśnie takie znęcanko, wiesz? Nade mną było znęcanko. I to znęcanko wynikało też z tego, że ja nie miałam pierowca, nie miałam menadżera, nie było osoby, która by reagowała: typu, jeżeli jeszcze coś takiego się pojawi raz, to idziemy do prawnika. Bo wiem, że osoby, które tak zrobiły. To się uspokoiło. Czyli to też konsekwencja tego, że jesteś z rodziny nie show biznesowej. Tak, a ja po prostu byłam... była z rodziny show biznesowej, to, to byś inaczej. wiedziała tak. co I też robić. wydawało mi się, że w końcu przestaną. oni nie przestawali cały czas, cały czas. Więc ja wypłakiwałam, słuchaj, hektolitry. Pamiętam premierę, wiesz, pierwszy raz zagrałam główną rolę w filmie. Wiesz, dla osoby kolorowej w Polsce to było ogromne... Osiągnięcie, to było bardzo mi ciężko dojść do tego, do tego momentu w swojej karierze. Pracowałam na to 15 lat. Nareszcie grałam główną rolę, mało tego grałam, rolę postaci, która istniała, więc to też było moim marzeniem, że mogę w historii polskiego kina odtworzyć kogoś, kto autentycznie istniał. Tak? No bo, bo jestem Kolorowa, więc wiadome było, że nie zagram, nie wiem, w filmie o wojnie, rozumiesz, nie zagram w Panu Tadeuszu z czy kogoś tam w kwadręc i tak dalej, więc, więc nareszcie mogłam zagrać wow, postać historyczną oraz yy, główną rolę. I mogłam tam śpiewać, tańczyć, grać, wszystkie emocje było tak, siak i owako, więc byłam strasznie dumna z tego filmu. Ciężko nad nim pracowałam. Przychodzę na premierę i ani słowa o tym, że w ogóle zagrałam w tym filmie. Wiesz, było o wszystkim, że nie wiem, mam taką sukienkę, że się pojawiłam na tej premierze, nie wiadomo skąd się tam w ogóle pojawiłam. I ogólnie jeszcze miałam spoconą pachę. Rozumiesz? <sumierz> no to się człowiek może załamać. I ja pamiętam, że to był początek mojego załamania, nie? Mojej depresji, mojego załamania, ale też zblazowania do tego rynku, do tego wszystkiego, już, byłam, już był dan. A ty miałaś kiedyś taką ochotę jak Michael Jackson zrobić się na biało? Nie. Ja się staram jak najbardziej opalić. Ja mam podkład dwa tony ciemniejszy niż jestem. Jestem tak biała, że już nie wiem, co się dzieje. ale nie to z ci na ten. Y, nie przyszło ci to przez myśl? Żeby się wybielić? Mhm. No nie, wolałam być ciemniejsza. Czyli ściemnić. Ja bym się wolała ściemnić, tak? Wiesz? Ściemnić. No i super, idealne podsumowanie, bo już tak gadamy, gadamy. Ciekawe, ile czasu minęło. Nie wiem, ale nie tniesz tego, więc staram się gadać jak najdłużej i to wytniesz to moje potknięcie. Nie no, nic nie wytniemy. Na samym końcu przypomniałaś sobie? Yy, tak, jestem asertywna. Powiem Ci jeszcze anegdotkę. Mhm. Poszłam... Ale wymyśliłaś te... Tak. masz tę historię? Tak, te tak, te, tak. dlatego dobra. Ci mam anegdotkę jak było, a jak jest, jaka jest, jaka jest różnica. Mhm. Yy, wcześniej poszłam na pedikur i pani mi robi pedikur i zdejmuje mi hybrydę taką fryzarką. Nie wiem, czy wiesz, ale to jest takie coś, mm. takie... Tam, i tak ściąga hybrydę. I robi mi tą fryzarką, robi, robi, przechodzi do piątego palca i nagle czuję... Taki jakby mi ktoś po prostu wyrwał korzeń. I ja patrzę, troszkę krwi jest i ja wie, wyrwała mi pani paznokiet. A ona mówi, nie, tak już było. I ja wie, no jak to tak było, no przecież przed chwilą przyszłam z pięcioma paznokciami, mam cztery. A ona mówi, no nie, musiała musiał się pani ukruszyć w skarpetce, tak często bywa. I słuchaj, ona mnie tak rozbroiła tym, jak ona szybko wymyśliła, wiesz, tą całą historię ze skarpetką i tak dalej, plus ja nie, miałam zero asertywności, mm -hmm. więc ja mówię, a no możliwe. Mimo, że wiedziałam na 100%, że właśnie mi wyrwała tego pazura. Więc ja tam po prostu siedzę, nie wierzę w tą całą historię. Ona skończyła i ja jeszcze jej dałam na piwek. Rozumiesz? Więc to jest ta asertywność, gdzie jej w ogóle nie było. Mm -hmm. A teraz y ja się sama zadziwiam i mówię ci, była sytuacja taka. Y na planie pewnego projektu, gdzie dano mi o dwa rozmiary za małe buty. <grywia> Damian wie, bo Damian był na tym planie. E, gdzie po prostu wszystko było niezorganizowane, był chaos. Ubrania, które mierzyliśmy, dali komuś innemu imię na sesji, zaczęli wkładać inne. Nie no, w ogóle jakiś kosmos, no nie? E, I żeby była to była kampania, gdzie jakby no. Mieliśmy miary, były informacje, jaki mam rozmiar buta, itd. No i tak dalej. No ja w tych zamach butach chodzę. Dzisiaj mam wykrzywione palce e, przez parę godzin. I słuchaj, nagle mówię: nie, no tak nie może być. I grzecznie, ale stanowczo powiedziałam: drodzy Państwo, ja tu miałam być do godziny 15, jest godzina ta i ta. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, polecam się na przyszłość. Do widzenia. I to jest coś, co by się w ogóle nigdy nie wydarzyło e, 3, 4, 5, 6 lat temu. A to ciekawa historia, że wykrzywiałeś sobie palce na planie. Masakra. Ale naprawdę sobie wykrzywiałeś. Znaczy ja się tu tak reklamuję, słuchaj, że ja na pewno znajdę faceta po. <noise> ale naprawdę te palce. <noise> Nie mam pazura masz, i mam wykrzywione palce. Ale na tak? naprawdę te palce wykrzywione no, mówię ci, przez ten... ci szok. No, jak się trzy godziny nosi, za małe buty, takie kozaki o dwa rozmiary, no to. Nie myślałam, że to jest możliwe, ale jest. <noise> jak to wygląda? Jak Dramatycznie. Tak... Kurde. To ciekawe nagówkowo, że. Nie, to nie jest ciekawe nagłówkowo. Palce. No widzisz, dałam ci na koniec smaczek masz. Tak, a okradli cię kiedyś? Tak. A skąd to teraz się wzięło? No, jedziemy na A gówkami. propos moich. <laughs> Bo też Czyli ludzie widzisz, uwielbiają widzisz... czytać, jak kogoś okradli. Pobudziłam w tobie twoje stare nawyki. Niedobrze, nie. Jednak człowiek się nie zmienia. A Mam widzicie nadzieję, okradli. że się zmienisz. E, słuchaj, wiesz co, okradli mnie w Paryżu w metrze. Mhm. A co ukradli? Nie pamiętam, całą torebkę, nożem. Pan podszedł tak nożem, siup, za... Ale ty widziałaś, jak on to ciął? No ta... co, co ja nie widziałam? No, stałam tam. No, no dobra, ty... no ale myślałam, że się siedziałaś. Nie, 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 stałam, stałam i byłam w meczu no? z przyjaciółką, pojechałyśmy i on wyjął nóż. Mhm. No to my oczywiście, no nie walczymy z nożem, więc siup, przeciął mi paski i ubiegł z torebką. Wszystko tam miałam. No i jak wróciłaś? Nie pamiętam. To już było bardzo dawno temu, ale na tyle mnie to straumatyzowało, że jak byłam teraz w Paryżu, to nie chciałam wejść do metra. Mhm. Czyli tylko raz zostawać okradziona. Nie, no co ty. Pamiętam, jak dostałam od rodziców nowy telefon i to było chyba w gimnazjum jakoś tak. Nie był to iPhone, mówmy się. To był jakiś nowy, jakaś Nokia. I byłam taka zadowolona, bo tam była ta gra wężyk. I wchodzę do autobusu na rondo wiatraczna. I otworzyły się drzwi, bo ktoś wysiadał, ktoś wsiadał, a ja sobie tak gram, wężyk, wężyk, wężyk. I nagle zamykają się drzwi, a pan siup i zabrał mi telefon. I drzwi się zamknęły, i ja jadę. I co się stało? I wracam do domu i mówię tacie i mamie, że ukradli mi telefon. Pytają się jak? No stało mi, mi zabrali i rodzice mi nie uwierzyli. I nie dostałam już nowego Myślę, telefonu. że zgubiłaś? Tak. No to padłaś kilka razy ofiarą kradzieży, krzywę palce. <grywa> Czego tu chcieć więcej? Dziękuję bardzo. dziękuję No ci i widzicie, za no wizytę. co to za poziom jest? No. Wstydziłbyś się, jesteś dziennikarzem, <grywa> mówisz o sobie, masz swój podcast, wyciągnij jakieś ważne rzeczy. No wyciągnij mam już Edukację wyciągnij proste rzeczy. Jak, jak Pomagamy wiesz. młodzieży, walka z hejtem, walka z body shamingiem. Przyczyń się do czegoś, a nie o krzywych palcach. Ale ty ja właśnie o tych krzywych palcach na nagłówek i później w tekście mm. wiesz. Na pewno wszyscy na... o krzywe palce, a teraz pomagajmy młodzieży. No tak, to się łączy. Jak po prostu. Nie, ale są takie, są, tak, są takie metody, że tak trochę się to robi, że jest nagłówek, jakaś tam treść istotna. Słuchajcie, teraz Później on się tłumaczy, treść. tłumaczy się, bo nagłówek będzie o moich krzywych paluchach i nikt tam w ogóle nic nie poczyta o ważnych rzeczach. Jeszcze więc... jakiś zdjęć będę musiał poszukać. No no, to nie znajdziesz, to ci gwarantuję. Ale nie, ja znajdę w internecie, przykładowo. Ty myślisz, że ja od tamtej pory chodzę i wszystkim pokazuję moje krzywe paluchy? Nie no, zostawmy już te e, palce. Nie, no nie jest Wiem tak źle, no, żeby była jasność, bo zaraz wyjmę stopę, pokażę. Ale mm, no nie, nie jest tak, jak było. Nic dobra, już nie jest takie, jak ty było. Nie, o tych swoich magicznych tych. A, o mocach, więc tyle ci ja teraz wywróżę, dobra? No, dobra? I powiem ci tak, że jeżeli znajdziesz na siebie pomysł, mhm. jak wykorzystać Twój talent, jakim jest to, że masz odwagę zadawać pytania, mhm. które są czasami niewygodne, ale. Na wyższej jakości, to wróżycie ogromną karierę. Mm -hmm. Muszę sobie to przemyśleć. Przemyśl to sobie. Dziękuję. Do widzenia. <laughs> Cześć. <laughs> dzięki, Słońce. Dzięki. dzięki.